Grono przyjaciół spotkało się na turnieju w Bule, który rozegrano ku pamięci Wojtka Marciniaka. Zwyciężyła drużyna Nieuków w składzie Edward Kołodziński i Błażej Twardowski. Wojtek Marciniak, przedsiębiorca, samorządowiec, zasłużony dla miasta Leszna, miłośnik gry w Bule. Znali go i szanowali wszyscy. Przyjaciele pamiętają i wspominają go podczas rywalizacji sportowej. W siódmym memoriale na bulodromie Linum wystartowało 16 dwuosobowych ekip, w tym także drużyna telewizji Leszno. Zwycięstwa i udanej rywalizacji życzył drużynom syn Wojtka Marciniaka, Artur. W pełnym słońcu zawodnicy rozegrali 5 rund. To była nie tylko rywalizacja, ale i zabawa, bo Wojtek Marciniak miał poczucie humoru i umiał się bawić. Ostatecznie na najwyższym stopniu podium stanęła drużyna Nieuków. Na drugim miejscu Kawa, Maciej Kieprz i Krzysztof Kawczyński. Na trzecim miejscu Herkulesi w składzie Jacek Neczyński i Witold Skórnicki. Nagrody wręczali wdowa po Wojtku Marciniaku Katarzyna Marciniak, syn Wojtka Marciniaka Artur i prezes leszczyńskiego klubu Petanke Romuald Ratajczak.